takim razie na otwarcie mam takie pytanie. Jesteście tutaj po raz kolejny w Rzeszowie. I czy jest wam tutaj dobrze, gdzie tutaj przyjeżdżać, czy po prostu jest wam głupio odmówić? Czy po prostu jest wam głupio odmówić? Dziękuję. Nie, no wiesz co, normalnie to ciężko byłoby z wymówką. Teraz zwłaszcza jak otworzyli ekspresówkę, to już w ogóle jest szybciej, więc nie mamy już w ogóle żadnej wymówki. Nie? Tak postaraliśmy się coś tam kręcić, no, że jesteśmy zajęci, albo mamy zdjęcia, ale żartuję. Ej. Nie, no co wam będę słodził, no ale to już mówiliśmy to kilka razy, że tutaj jakoś tak zawsze jest przyjemnie i kurczę... Nie wiem, jak będzie dzisiaj oczywiście, ale zawsze było jakoś tak dużo pytań, fajna była rozmowa, fajna atmosfera, dużo śmiechu, wiesz, raz Paweł z nami był, pamiętasz? A raz nie było. I tak to jest, no więc ciągnie nas tam, gdzie po prostu czujemy się mile widziani. Takie jest życie. Tak. Jest życie. Chciałbyś coś dodać, pan? Nie. Nie prawdziwe. Że? No to. Nie ma nikogo. Tutaj Marko. Jak to jest 10 lat na YouTubie? To czas podsumowań, rozmów, pożegnań. Skąd ty długo? Nie zadałeś pytania żadnego. Ale zauważyłeś, że większość, no nie większość może, ale w takich programach to właśnie oni nie zadają pytań, nie? U Kimela Falona, on po prostu mówi, no generalnie słońce świeci, a niebo jest niebieskie. I czekaj, aż gość coś powie na ten temat. Masz takie, no ale co ma powiedzieć? No musi mieć własną historię teraz, jakąś anegdotkę przygotowaną. Pewnie ma. Chodź tutaj bliżej, tak. Napij się wody. No to, co na pewno jest inaczej niż zawsze, jak tutaj przyjeżdżamy, to że nie ma pytań. O, wspaniale, mamy pytanie. Mogę stąd słuchać mnie? Tak. Dobra, więc ja mam takie pytanie. Ostatnio panowie, jak byliście na naszym spotkaniu, ja jeszcze wtedy byłam młoda, to było przed pandemią, to powiedzieliście, że oglądaliście wszystkie części Akademii Pana Kleksa na Blu-rayu. Ja to pamiętam. I dzisiaj koleżanka przeglądała sobie internet, to mnie siedzi, i okazuje się, że wychodzi nowa adaptacja pana Kleksa z jakąś Adą, będzie zamiast pana Adasia Niedługi. I chciałam... Tak. Co by na to? I drugie pytanie, czy też zamierzacie sobie kupić na Blu-raya? Ale to jest potwierdzone info, że tak, będzie tak. Ada, bo wiemy, że... będzie Tomasz Kot grał... Tak. Adę? Ja słyszałem, że on Kleksa ma grać. No tak. I będą tylko dziewczynki na A? Tego nie wiadomo, była na pewno, że Ada. A jak będzie z tego, to nie wiadomo, ale... Jak oni się będą wspólnie kąpać pod tym drzewem? To już nie będzie takie, wiecie... Wyobraź sobie, że nie będą. Co by to było? Ja powiem tak. Ja chętnie tego nowego pana Kleksa zobaczę. I wtedy powiem, czy było fajnie. A ty? Ja się ciągle na tą Adą zastanawiam. Nie wiem, co o tym myśleć. Bo to jest... Bo można do tego podejść, no co, no syrenki nie mogą być czarne? O, mała syrenka plus. Królewna Śnieżka. Myślę sobie, no jak wiecie, w imieniu mam tak naprawdę imię ma po tym, że jej skóra była biała jak śnieg. Ale tutaj tak nie wiem. No. Nie, na pewno nie będzie tak, że są same dziewczynki, no bo wyobraź, no błagam cię, no jak? On jest dyrektorem, ma same dziewczynki, no to szkoła. I rodzice, tak, idź Ada, wiesz, tam do pana Kleksa w ogóle. On śpiewa piosenki o słoniu, leć za nim. No wiadomo, że nie, więc pewnie będzie edukacyjna taka grupa. To wtedy trzeba nową rozmowę o pracę nagrać. Tak, już będzie nie, tak, nie, będzie ten, nieaktualny. Popsuli na przykład. Będzie Adaś zgodny.
No to ja jestem, tak, ja jestem w ogromnym szoku. Podwójnym, jak się okazuje. I nie wiem, co o tym myśleć. Myślę, że Brzechwa chciał inaczej. Bóg tak nie chce. Nie, to sobie myślę, że oczywiście teoretycznie to jest super, że teraz ta bajka nie wyklucza dziewczynek. No pytanie, jak to właśnie jest z tym materiałem źródłowym, nie? Czy... On wykluczał. On wykluczał, wiem. Ale jak to jest, na ile można modyfikować jakieś tam... jakieś tam, wiesz, co, no... Chociaż, kurde, jak robili chyba Hamleta jako kobietę, to w sumie... Jak nie przejmowali się, że Szekspir inaczej chciał. Nie przejmowali się i mogli tak zrobić. Strasznie dużo czasu poświęcamy na tego pana Klejca. No bo to jest fascynujący temat. To mów dalej. No, pan Klejc, dobra, zresztą na Blu-ray. Wspaniale. Ciekawe, czy wyjdzie. Wiesz, bo to też tak może być, że może pójdzie na Netflixa faktycznie i tyle będzie z tej Blu-rayowej jakości. No ale dobra, koniec tematu Klejca. Ja Tomasza Kota lubię, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. Trzy poprzednie części nie napawają jednakowoż zbytnim optymizmem. Widzieliście? Na przykład? Wy? W sumie, bo się tak... Ale wiecie, Akademię pana Kleksa to tam większość widziała, ale Podróże pana Kleksa? Albo pan Kleks w kosmosie? A dostarczy straszenia Leczyńskiego? Nie. To jest dobra wprawka, ale zapraszam, zachęcam do lektury. Znaczy, w sensie tej, oglądania, czytanie. Kurde, pan Kleks w kosmosie, to jest chyba jedna część, przez którą nie przebrnęliśmy, bo Podróże pana Kleksa jakoś tam przemęczyliśmy. To jest to, co oni byli pijani na statku? Meluzyna. Lewiński? Podróże. Podróżach. To widać, że oni na tym statku wszyscy pili. Straszne to jest. I te dzieci, masakra. Ale potem już był taki właśnie w kosmosie to, co nie daliśmy rady, bo... Czemu nie daliśmy rady? Się nie dało tam coś... Marela Rodowicz śpiewała, wiesz, była królowa jakąś kosmiczną. I tam był makaron, a może ten makaron był w drugiej części. Kurde, nie pamiętam. Słucham? Makaron w kosmosie, no. Tam był... Nie no, bo chodzi o to, że mieli mały makaron, mieli maszynę, która chyba powiększała ten makaron i tym wielkim makaronem strzelali. Ten makaron był z kartonu. Że ty słyszysz, jak to brzmi. Dobrze, słuchajcie, kończmy temat. Ja bym miał pytanie, jeśli mnie słychać. Tak, słychać. Jakbyście mieli nieograniczony budżet, to mielibyście jakieś takie plany, które nie możecie właśnie zrealizować przez to, że budżet was ogranicza? Czy macie jakieś plany, które was ograniczają z powodu na budżet? No, tak naprawdę większość naszych planów, wiecie, jest ograniczona budżetem. Zapominają o umiejętnościach. O umiejętnościach, ale oczywiście, ale wiesz, to jest tak, że jak masz pieniążki, to wynajmujesz pana reżysera na przykład. Który defrauduje. Nie no, to ty jesteś producentem, to ty defraudujesz, a nie pan reżyser. Dajesz tyle i on ma dostać, i co? Panie, rób pan film. Ale mamy, wiesz co, od kilku miesięcy tak naprawdę pracujemy nad różnymi projektami, które będziemy chcieli sprzedawać tak naprawdę, wiesz, różnym producentom, platformom i tak dalej, więc siedzimy nad serialami, siedzimy nad fabułami, wymyślamy to wszystko i poświęcamy temu tak naprawdę 90% naszego czasu. Jak sobie myślę, że moglibyśmy ominąć ten etap chodzenia, proszenia, wiesz, rozmów tych takich pitchingowych o tych wszystkich projektach i od razu przejść do produkcji, no to było bardzo fajnie, bo tak naprawdę to, na czym najbardziej zależało zawsze, to była pewna decyzyjność. I mieliśmy to przez 10 lat na kanale, a w pewnym momencie trzeba się będzie chyba z tym w jakimś stopniu pożegnać, kiedy wielki pan producent powie: nie, ja chcę obsadzić tego aktora. Tak, a on nie umie grać, no ja chcę tego. My będziemy musieli być dobrze. Oczywiście. Ja wtedy powiem nie. No i wrócimy na YouTube. Dziękuję. Tak, ale ja myślę, że to tak, że wiecie, jak to się mówi, że tak, nieograniczony budżet jest super, ale ograniczenia też uruchamiają kreatywność w takim sensie.
ale dobrze, żeby te ograniczenia były jednak mniejsze. Tak, bo wiesz, zawsze mnie fascynuje, jak oglądam jakąś zwykłą komedię amerykańską, nie typu tam, wiesz, Millerowie, nie? Albo coś, taka zwykła komedia. I myślę sobie, kurde, co, w Polsce mogłoby coś takiego powstać? Mogłoby. Patrzę na IMDb, na budżet 20 milionów, nie? Albo 50 milionów dolarów. Ja takie, co? To są pieniądze w ogóle... Jezus Maria, to Quo Vadis tyle nie kosztowało, wiesz? To było... Jezus. Polski Wiedźmin tyle nie kosztował. No, to akurat wiem. Ale kurde, myślę sobie... Bo Marek, no, masz rację, absolutnie właśnie. Są tacy reżyserzy, którzy, kiedy mieli jakieś większe ograniczenia budżetowe, kwitnęli po prostu, jeżeli chodzi o kreatywność. Tim Burton na przykład. Wspaniałe te filmy, a potem jak już mógł wszystko robić na green screenie, to tak troszkę jakiejś tam magii zabrakło, nie? Ale jednak to jest inna skala. Jednak te ograniczenia budżetowe to jest, kurde, muszę zrobić film za 20 milionów dolarów, słuchajcie. Ja nie wiem, co ja z tym zrobię. Nie mogę ci współczuć. Bardzo mi przykro, ale chciałbym. Więc tak, ograniczenia są dobre, ale... A żeby chociaż było na jedzenie na pewno. Czy ty odpowiedziałeś na to pytanie? Tak, bo mówiłeś, że co tak, byśmy... Tak. Czy są projekty, jak nieograniczony budżet, które moglibyśmy zrealizować? No to są te projekty, nad którymi pracujemy do teraz tak naprawdę, z którymi będziemy szli tam do różnych... Wiesz, panów u góry i pan. Ja myślę, że my już teraz się, że tak powiem, grubo zastanawiamy niekiedy właśnie nad tym, czy iść do ludzi i że tak powiem, walczyć o te wyższe budżety, czy jednak spróbować zrobić coś taniej i mieć tą większą decyzyjność. I te odpowiedzi na te pytania nie przychodzą i są bardzo trudne. I nie mam pojęcia, dlaczego to wtrąciłem teraz. Nie wiem, do czego zmierza ta wypowiedź, więc chętnie jakieś pytanie, które mnie uratuje. Może ja mam pytanie. Jakby jestem wielką fanką serialu Black Mirror i tam dla przypomnienia, jak ktoś nie wie, to robiliście razem z Netflixem projekt Czarne Lusterko. No i wasza część oczywiście była najlepsza i moje pytanie dotyczy tego, czy to wam otworzyło jakby dalszą drogę współpracy z nimi, czy temat całkowicie ucichł? No, zrobiliśmy z Netflixem na ten moment 4 seriale oryginalne i 2 filmy, to takie pełno, tylko one wyszły w Wenezueli, dlatego może jakoś ciężko jest, żeby się przebijało. No i drzwi na pewno zostały otwarte, jak wychodził z planu ten człowiek, który był od Netflixa. On sobie otworzył drzwi i to wiem na pewno, że te drzwi otworzył. A o kolejnych to ciężko. No. też nawet subskrypcji nam nie chcieli jakoś obniżyć, więc Arek ciągle płaci za 4 konta. I nikt mu nie oddaje. Wtedy ja. Pomyślę sobie, no mam inne przecież rzeczy do opłacenia. No już uspokój się, nie? Netflixem. Ale wracając do tematu, słuchaj, powiem ci tak. To jedyne, co nam otworzyło, to jest dział marketingu. Otworzyło nam oczy. To jest dział marketingu, wiesz, tam promocji, polski oddział. Więc ta współpraca była na tyle owocna, że później oni się do nas odzywają przy następnych okazjach. Jeden sławetny odcinek, który nie powstał, i jest za tym materiał na Facebooku i na naszym tym kanale GF Darwin Extras, że polecieliśmy do Włoch z kamerami, żeby nagrać Mokumę, to Tadeusz Pudełko. Bagaże nie doleciały, więc nie mieliśmy kostiumów ani baterii. Nie, baterii mieliśmy, nie mieliśmy ładowarek i dźwięku, bo mikroporty też tam zostały, więc mieliśmy 3 dni tak naprawdę stresowych wakacji i nie nagraliśmy. Ale już przy okazji drugiego sezonu Wiedźmina nagraliśmy w Łodzi ten odcinek taki tam tramwajowy. To jest tak naprawdę jedyne, co nam tak powiedz. To jest jedno z naszych, na pewno moich odkryć ostatnich miesięcy, to znaczy, że my się trochę zasiedzieliśmy w nie tej branży, że tak powiem.
bo YouTube jest branżą reklamową. Niezależnie od tego, co my na tym YouTubie robimy, jaki content, to YouTube działa na zasadzie reklamowej. Pieniądze twórca dostaje z reklam zazwyczaj po prostu. I my trochę tak się zasiedzieliśmy robiąc filmy, które chcieliśmy robić, ale jakoś ja nie zauważyłem dość długo, że faktycznie w de facto branży filmowej no to nie działamy. Więc odpowiedź jest taka, że drzwi zostały otwarte i to jakby to, o czym Janek mówił przed chwilą, ale to nie były te drzwi, które należało otworzyć. Teraz tylko trzeba znaleźć nowe drzwi. Albo maila. Albo maila. To może warto zacząć robić reklamy? No właśnie nie. O. Bo, no nie, bo to jest tak, no my tych reklam porobiliśmy już trochę, porobiliśmy trochę też odcinków. Mieliśmy nawet kilka takich podejść na zasadzie, żeby studio bardziej rozkręcić w tym kierunku. Tylko ja myślę, że my jesteśmy w momencie, w którym trzeba zrobić krok wstecz i cofnąć się w stronę tych filmów, bo my chcieliśmy robić filmy zawsze, a nie reklamy. I te reklamy się wydarzyły tak trochę, trochę przy okazji, trochę wiecie, zarobkowo i w ogóle, ale no, naszym marzeniem, jak zakładaliśmy kanał, nie było, ej, założymy taki kanał i będziemy robić super reklamy. Tak, róbmy to i dwa lata nie wychodzi, ale... Więc wiecie, no teraz tam trzeba się cofnąć, no. Jakie jest to słynne przysłowie, że z tym cofaniem? Nie cofaj na rondzie. O! No to jak już przy Kleksie było powiedziane trochę o... Nie będzie pytania o Kleksie, tylko bardziej o trzymanie się tekstów źródłowych. Był przez chwilę temat taki poruszony. To ja mam pytanie takie. Co sądzicie jakby o pracy Disneya, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny? Na przykład John Favreau i Dave Filoni bardzo fajnie się moim zdaniem trzymają tekstów źródłowych przy Mandalorianinie, przy Wojnach Klonów, ale już moim zdaniem Abrams w ogóle, Spartaczu. I jakie jest wasze zdanie o tym? Lubią, bo widzę jodę na koszulce. Ja myślę, że... No tak! A nie, ta nie! Ta nie jest pępko. To jest chyba z pępką. Ale ja myślę... Ja myślę, że jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny generalnie i o to, co się tam dzieje, to najlepszą tak naprawdę osobą do odpowiedzi jest Janek. Ale wiesz, tak żeś w to wszedł, że ja się spodziewałem 10 minut po prostu jakiejś wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Nie, ale wiesz co, ja nie chcę... Przepraszam, dobra. Bo to może być taki, wiecie, bardzo insiderski rant na temat Gwiezdnych Wojen, ale ja po prostu... Ja mam tak złamane serce, słuchaj, tymi Gwiezdnymi Wojnami. Ja się nie potrafię w ogóle cieszyć już oryginalną trylogią po tych nowych częściach, nie? Ja byłem długo byłem obrońcą tych nowych części. Jak weszło Przebudzenie Mocy, miałem coś takiego, no dobra, to jest remake z jakiegoś powodu Nowej Nadziei i jak wszyscy psioczyli, że Mroczne Widmo jest remakiem Nowej Nadziei, to nagle nikt nie psioczy na to, że jest remakiem Nowej Nadziei. Dobra, trudno. Mamy znowu Gwiazdę Śmierci, kurde, i po prostu jakiegoś nowego Imperatora mamy i oczywiście Han Solo musi, spoiler, umrzeć z ręki własnego syna, po prostu co to jest za paranoja. Tak mi to zniszczyli, słuchaj. Potem wyszedł Ostatni Jedi i ja byłem chyba, nie wiem, jedną z dwóch osób, którym się ten film podobał. Ale po czasie dostrzegłem pewne złe tropy, którym ten film poszedł. Znaczy ten kompletny brak planu, jeżeli chodzi o, wiesz, rozplanowanie trylogii, nie? Zwłaszcza jak później przyszedł ten Skywalker Odrodzenie i ja po prostu... Jezus Maria, nawet nie mówmy o tym, to nie istnieje. To jest po prostu przerażające, nie? I wiesz co, ja zazdroszczę ludziom, którzy potrafią się cieszyć Mandalorianinem, że jest, o, młody Luke, Boże, jak fajnie go zobaczyć, takiego, tego. Ja mam takie, co z tego? Przecież ja wiem, co się wydarzy za 30 lat, ja wiem. Co to jest, no sorki, ale tak to działa, wiesz, masz takie poczucie, nie wiem, no masz kogoś, kto umarł w męczarniach po prostu, kogo znałeś i nagle oglądasz jego zdjęcie z dzieciństwa, to masz, ale fajny chłopak, to masz,
Boże święty! Taki los go spotkał, wiesz, no coś takiego, nie? Jak patrzę na tego Luka. Co z tego, że trenuje tego Grogu, jak go ota zaraz i coś mu się krzywda stanie pewnie. No wiesz, no, ej, idź. I ja mam takie poczucie, że fajnie, że oni robią te seriale i super, że ta Ahsoka i ten Obi-Wan i Andor, o dziwo, ten związek całkiem niezły był. Też byłem w szoku. Też byłem w szoku, ja bo kompletnie mnie to nie interesowało. Co mnie to? Jeszcze on? I jeszcze bez jeszcze tego... wiadomo, co się z nim stanie. Wiadomo, co się z nim stanie, wiesz, za 5 lat. Ale... Spoiler, zginie. No, nawet nie zdążyli ludzie, wiesz, daj chociaż czas, żeby dotkali uszy. Ale wiesz co, nawet nie ma tamtego K2SO, który był dla mnie promyczkiem w tym Rogue One. Znaczy ten droid, nie? Imperialny. Nie ma go w tym Andorze. Ucieszyłem się, jak zobaczyłem Mon Mothmę młodą w zwiastunie. To takie, boję się tego bardzo. Ale słuchaj, myślę, że zwiastun pokazał, że to może być fajne, że nie czuć jakiejś takiej kameralności, mam wrażenie, którą czuć było w Mandalorianinie i trochę w Book of Boba. Wiecie, oczywiście tych seriali nie widziałem, wiadomo, że nie ma Disney Plus w Polsce. Tak, tak, ja to wszystko tak projektuję po prostu. Ale wiesz co, cały czas te seriale powstają, oglądam je, znaczy, i myślę sobie, fajnie, że one są takie, a nie inne, że czasem się coś uda, czasem się nie uda, ale to nie ma znaczenia dla mnie. To nie ma znaczenia, bo to, co miało znaczenie, to, co było ważne, zostało spierniczone raz na zawsze. Czyli ta sequelowa trylogia dla mnie. To losy tych postaci, moich ukochanych bohaterów z dzieciństwa zostały totalnie zniszczone, zrobiono z nich nieszczęśliwych ludzi, poginęli w tych filmach. Ich poświęcenie... Poświęcenie Anakina poszło. Nie, to w ogóle, kompletnie, no po co, to wiesz. Mamy Rey. Tak, mamy Rey, która jest, wiesz, potomkinią Imperatora, więc Skywalkerowie są wyrżnięci po prostu. Klon, tak. Ale powiedzmy ta krew czy coś, wiesz o co chodzi, jeżeli chodzi o jakąś tam ciągłość tego rodu. Dobra, skończyłem, przepraszam. Przepraszam. Trudno. Podejdę może? Śmiało. Zapraszam. Oglądaliście nowego Batmana? I jak wam się podobał? Bo ja wiem, że to jest bardzo głęboki film, mówiący dużo o naszym społeczeństwie, jak ono jest podzielone. Coś, czego nikt się nie spodziewał i ten film otworzył mi oczy na to, bo nie zobaczyłem tego. Teraz mieszkając w Polsce. Bo to do pytania odnośnie twojej koszulki. Więc ja proszę o jakąś taką wypowiedź, ocenę. Dziękuję. No mi jest teraz tak trochę głupio, no bo przyszedłeś i ewidentnie ci się nie podobał. Tak, to jest teza. Tak. Rozpoczęliśmy jakąś debatę i pewnie ją przegram. Z tego dzisiaj Janka, który ukradłem. Ale mi się podobał ten nowy Batman. Mi się podobał. Wiesz, on mi otworzył oczy na dużo takich rzeczy, których nie widziałem. Że społeczeństwo jest podzielone. Ja co, zobaczyłem dużo takich rzeczy, wiesz, że w Polsce się tak dzieje, że mafia jest zła. To mi też jakoś tak otworzyło oczy i to są takie... Ja trochę inaczej patrzę, wiesz, na to, co się dzieje ogólnie już teraz. Że politycy... Jesteś starszy, Marek, wiesz, że politycy... Kto się teraz spodziewał? Że politycy kradną. Co? Duży! Nie nasi. Ci na zachodzie. Nie, tak, ale tak całkiem serio, to abstrahując od, wiesz, od tych wszystkich rzeczy, o których powiedzieliśmy i które stanowią jakieś tam tło do zbudowania w ogóle całego tego przerażającego Gotham, to on mi się podobał, bo ten film był taki bardzo, no bardzo nie dzisiejszy, nie? To nie był taki blockbuster, tylko on się, nie chcę mówić, wlikł. Tak, powoli, jak ten, on się miał, bardzo sobie dużo czasu dawał ten film i to było spoko, no. Jakby Pattinson też mi się podobał w tej roli i w ogóle cała wizja tego Batmana. Ja jestem na tak, jakbym miał tabliczki, to dałbym 10, ale nie mam, a jedną kropka, no. Więc myślę, że no, ten Joker na końcu tam też był i to tak 9. Ale ty nie widziałeś tej sceny usuniętej pewnie z Jokerem.
na YouTubie. Zobaczycie ją. Jest taka scena, przesłuchanie, takie rozmowy. Jak pan ma zagada z tym Jokerem. No nieważne. Po co? No bo się chciał dowiedzieć rzeczy od niego. No nie, powiem ci, zobacz. Wiesz co, tak, mi się też podobał. Rozumiem, ja się już spotkałem z różnymi opiniami tak naprawdę, w sensie ludzie, którzy szli dosłownie na film i mieli nadzieję, że się skończy po prostu po półtorej godziny i nagle, o Boże Święty, jeszcze to trwa, jeszcze trwa. Ale wiesz, ja idąc na film wiedziałem, ile on trwa. Wiedziałem, że to ma takie, a nie inne, no wiesz, jakieś tam zapożyczenia, że to będzie takie fincherowe, takie mroczne, że to będzie Batman Detektyw. Bo też słyszałem, na przykład jednemu koledze się nie podobał ten film, bo liczył na bardziej nolanowską gonitwę, jakąś tam, wiesz, akcję i tak dalej. On jest straumatyzowany docelowo przez jego historię. Trauma to jest jego chleb powszedni. On się wyciera traumą, je traumę. No to właśnie, zrób coś nowego. Po prostu ciągle trauma docelowo. No tam strauma, nie? Wiesz? No bo słuchaj, prawda jest taka, że wiesz, w tym serialu animowanym, czy nawet w pierwszych filmach u Tima Burtona, dalej on miał taką samą genezę. Ale po prostu to, jak sobie człowiek z nią radzi, jest inne. Nie? To znaczy, to jest to. Mam wrażenie, że każdy następny Batman musi być coraz bardziej mroczny. Ktoś nawet śmiał, że Pattinson się ani razu nie uśmiecha w tym filmie. Nie? No więc to jest pewnego rodzaju świadomy zabieg. I okej, mi się film podobał, ale chciałbym zobaczyć, szczerze mówiąc, Batmana, który jest po prostu bardziej takim, wiesz, jak Justice League animowany, nie? No, czyli jest cyniczny, ironiczny i zarabi. I w Rajtuska. Albo Batman Lego. Też no, traumę w dzieciństwie. Batman Lego to jest jeden z lepszych filmów o Batmanie, wiesz, bo prawda jest taka. I jego relacja z Jokerem też jest ciekawa. Skończyłem. Czerwiec się zaczął, taka wręcz na czasie, można powiedzieć. Tak. Dokładnie. Ty nie wiesz, co jest w czerwcu? Ja nie wiem. Przecież. A ty wiesz? Nie wiesz? No coś z Batmanem związane. No, tak? Dokładnie. No, ja też nie wiem. Batman i Joker, no. Batman i Joker. Idźmy dalej. Taki film? Batman i Joker. Ale wiesz, on naprawdę się dobrze bawi. Naprawdę zaskakujący, żeby nie wiem. No niepokojąco dobrze się bawi. Słuchajcie, pan widzę pytanie. Ja mam tylko tekstowe pytanie odnośnie obsady Waszyngtonowskiej. Czy jest, wprowadzicie jakieś castingi do nowych produkcji, jakie trzeba posiadać umiejętności, z kim się trzeba przespać? A kto rozumie umiejętności? Mogę zagrać trupa? My nie robiliśmy castingów. Jeden casting zrobiliśmy w życiu, w Darwinowym życiu. To był casting do wujka Chipa na córki. Bo chcieliśmy faktycznie dziewczyny w młodym wieku, które będą rzeczywiście udawały przynajmniej na nasze córki z Helą, nie? Ale tak to nie robimy, wiesz co, castingów zawsze obsadzamy tak naprawdę w rolach przynajmniej tych mówionych, ludzi, których znamy ze studiów na przykład, albo gdzieś się poznaliśmy w trakcie pracy scenicznej. Telewizję zobaczymy, tak. Pan Dorociński, ale? Umie pan grać, prawda? Umiem. No to chodź pan. Więc, no tak, to nie robiliśmy castingów, oprócz tego jednego. A to była jakaś druga część? Nie, nie. A, on miał kilka pytań naraz, tak, czy to drugie... To nie. Ale można. Można, no wiesz, no. Bez związku oczywiście z otrzymaniem roli, bo byłoby to nieuczciwe, ale... Smarek, to ci broni. No. A z kim najpierw? Marek ma narzeczoną, więc w sumie... Potem się pozostaje... No dobra, to dogadane. Dobrze. Czekam na następne pytanie. To ja miałbym pytanie. O, bardzo proszę. Bo na YouTubie mieliśmy... Znaczy, nie YouTubie, ale również tę serię Loka nie rozumiem. I widzę po tobie, Marku, że...
patrzę, takie swoje zachowanie podobne do, w życiu do tej roli. To jest takie, to, że taka już postać sceniczna w ciebie wchodzi, kiedy udzielasz wywiadu, czy po prostu ty taki jesteś? Jeszcze jak my kręciliśmy raz Nauka nie rozumiem, to ja się uderzyłem w głowę, reflektor spadł. Ja po prostu nie do końca potrafię wyjść z tej postaci, znaczy ten Richard. Pelikan we mnie jest bez przerwy i on po prostu czasami się, wiesz, jakby tak wydostaje. I to dlatego, ale tak, no biorąc pod uwagę, że wiesz, że Nauka nie rozumiem, był to program w 100% improwizowany, to no jak mówią, kamera poszła i musisz zrobić w półtorej minuty coś, cokolwiek, to robisz. Masz nadzieję, że coś z tego wyjdzie. I potem na montażu wychodzi. Jak dobrze pójdzie. Więc nie wiem, jakie było pytanie do końca, ale tak, Richard Pelikan to ja. Nie, no ja myślę, że to chodzi o taką właśnie personę w improwizacji. Wiesz coś, że jak ma się tekst przygotowany, to można stworzyć różne postaci, powiedzmy, ale bardzo ciężko jest ciężko zimprowizować w postaci, która jest bardzo inna niż ty. Zazwyczaj, jeżeli dużo masz takich improwizacji, to możesz sobie gdzieś wyodrębnić kilka różnych postaci, które masz na pstryk. I myślę, że Marek może spokojnie improwizować jako Rafał, czy Słowacki, czy jako Richard Pelikan. Ale są postaci, które na przykład ja jako Ludwik bym nie potrafił improwizować, bo on, jego formułowanie zdań, jego, wiesz, przemyślane ciągi logiczne, no ja muszę mieć to przygotowane po prostu, żeby mieć ewidentnie plan i jakąś tam melodię już przygotowaną. Więc zmierzam do tego, że wiesz, w dzienniku internetowym też sobie improwizowaliśmy i to jest właśnie taka, wiesz, taka persona, którą trzeba, wiesz, na siebie wziąć i w tej postaci troszeczkę coś tam poudawać, więc podejrzewam, że jak mamy właśnie jakieś wywiady czy coś, to ta postać po prostu się zjada. A propos. Zapraszamy do płótna, ponieważ pytanie w formularzu było dodatkowe, jakim kolorem opisałbyś swoje studenckie życie? Więc możecie namalować swoje studenckie życie na przykład. Zachęcamy! To jest bardzo trudne pytanie. Matko Boska. Ale tam są tylko trzy kolory. Dużego wyboru nie ma, tak. Albo będzie czarny jak... Mogę dać dwie cywozachy! Czerwony jak krew. Mamy trzy kolory do wyboru. Czarny, zielony, czerwony. Ale zielony już zajęty. I zielony. Mogę mieć pytanie do organizatorów? Tak. Można byłoby to ustawić tak, żeby ten rząd tutaj widział, bo u nas jest... Można to i w razie niewiele tracisz, ale rozumiem. To jest postulat, rozumiem. Ale to tak... To się tak nie da. No ktoś musi się przejść tutaj. No, 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 tu jest serduszko, jakby ktoś nie widział. Widzicie? To nie wiem, co to jest. To kotek to jest. No widzę. Ale ze ścieknizną chyba coś się zamiast. I w łapie. Dobrze panowie, zapraszamy do dołączenia do naszego arkusza. Dobrze. A nie, to jest człowiek, okej. Okay. Tylko z kocimi uszami. Aha, to domyślam się, co tu będzie. To jest to studenckie życie. A w tymczasem oczywiście możemy rozmawiać. Tak, możemy rozmawiać. Ja mam tylko też pytanie do organizatorów, czy w założeniu ten moment ma być zabawny? Czy w którą stronę idziemy z tym? Miał być śmieszny. Miał być śmieszny. Improwizacja. No, improwizujesz na śmiesznie twoje życie studenckie. Musisz sobie wyobrazić, że istniało. Zacznijmy od tego. I że było śmieszne. Patrzcie. Cicho. Innego koloru użyć nie mogę. Zielony. A Turek ma. O,
zielone jest ubiór. Jest zielony jak drzewa, jak liście. To nie były moje. Jak szczęście. Wiesz, nagrywają to. No dobrze. Kiedy Marek się będzie zastanawiał. Nie wiem, jak to narysować. A co to ci może podpowiem? Depresja. Depresja. Jaki dół trzeba po prostu. O! No ale daj tu poziom gruntu, żeby było widać. Ty siebie. Tak, siebie tutaj. Jak pukasz od dołu. Nas taki siłoś wyszedł. To jest moment, że się zmęcz poniżej mułu. No tak. No i jeszcze było słońce. Ale czarne? Czarne. Skąd więcej wzięli motywację na Atlasa? Tak. Ja mam takie pytanie, to jest nawiązanie do Stranger Things, czy coś? Ja też jakoś pomyślałem, że to takie trochę upside down. Nie, to myślę, że to jest nawiązanie do przeszłości. Dlatego nie malujemy obrazów i nie śpiewamy. Nie. Bardzo super. Nie, no nie. Będzie wywieszony. Pytanie? Ktoś miał? Wspomniałeś, że zostałeś uderzony przez reflektor. Czy po takiej traumie myślisz, że mógłbyś zostać nowym smartfonem? Tak. Na pewno będzie wyszedł. Okay. No, ja mam nadzieję, że oni w końcu zrobią Batmana przyszłości. Tego, który był kreskówkowy. Ja myślę, że tam jest bardzo fajny w ogóle potencjał na nowego Batmana. Pewnie go zrobią prędzej czy później. Ktoś miał pytanie? Co było to pytanie? Było to pytanie. Tam. Mam pytanie odnośnie tego, bo mówili panowie wcześniej, że jak na przykład... Jestem zainteresowany tym, jak na przykład wygląda taki proces przekazywania projektu do na przykład Netflixa albo będą przez Player, mieliście jeszcze wspólny serial. Czy przychodzicie na przykład z gotowym scenariuszem i takim, robicie taką prezentację i oni mówią tak albo nie? Czy na przykład macie jeszcze jakiś taki testowy materiał, przypuśćmy filmowy, żeby przekazać swój koncept? Dróg jest kilka. To znaczy wszystko, co powiedziałeś, może się wydarzyć. My, jak sprzedawaliśmy misję w zeszłym, znaczy dwa lata temu już, to tak naprawdę przyszliśmy z pomysłem. Po prostu mieliśmy pomysł i powiedzieliśmy, że chcemy zrobić serial o tym i o tym. To się tam długo procesowało, jak dostaliśmy zgodę, że róbmy to, no to wtedy zaczęliśmy pisać. Z tymi projektami, które teraz mamy przygotowane, mamy tak naprawdę, nie mamy jeszcze scenariuszy, ale mamy bardzo rozbudowane przebiegi, historie i tak dalej. Mamy gdzieś nawet jakiś fragment takiego wstępnego pilota, który pisaliśmy i to też chcieliśmy kręcić, żeby móc na przykład pokazać, że tak o tym myślimy, takie coś byśmy chcieli zrobić. Można przyjść z gotowym scenariuszem, można przyjść z pomysłem, to już potem wszystko zależy od tego, jak to sprzedasz, to znaczy podczas tej prezentacji i czy ludzie będą zainteresowani tym, czy nie do końca. Więc nie ma tutaj jednego scenariusza, jest ich wiele. Nie, no tak. Chcieliśmy kiedyś i może dalej to faktycznie zrobimy. W zeszłym roku się to nie udało. Chcieliśmy nagrać faktycznie takie otwierające pierwsze chyba 4 minuty jednego z tych seriali. Żeby właśnie nagrać, pokazać, to jest nasz klimat, to chcemy zrobić, to by było w tym stylu i z tym chodzić do ewentualnych producentów. I bardzo możliwe, że wiesz, no rzeczywiście to zrealizujemy, ale tak czy siak będziemy chodzić z tym projektem właśnie mając różne rozpisane takie streszczenia, jakieś wiesz, one-pagery, opis odcinków, prezentacje takie stricte w PowerPoincie i tak dalej, i tak dalej. Jestem zainteresowany tym, bo wydaje mi się, że zapomniałem właśnie swoje pytanie.
Jak na przykład wygląda proces na przykład docierania do takich większych firm, żeby sprzedać swój pomysł? Czy to po prostu wchodzi się na netflix.com i się szuka telefon kontaktowy, czy trzeba jakoś... Najpierw wchodzi się na Google Maps i sprawdza się, gdzie jest siedziba. Potem szuka się w mediach, kto jest za co odpowiedzialny. Potem podjeżdża się pod siedzibę i patrzy się, gdzie mieszka. Potem to już zależy od tego, czy ten ktoś ma dzieci, zwierzęta. Od płci też trochę zależy. I no i taki też zależy, czy masz busa w razie czego, żeby porwać kogoś. Są takie rzeczy. My mamy. Więc tak to wygląda, jak chcesz szybko, jak chcesz wolno, no to wchodzisz na stronę i wpisujesz albo pytasz znajomych. I to jest niestety autentyk, bo po prostu pytaliśmy, kogo możemy, kto jest gdzie, wiecie, już powiedzmy gdzieś tam wyżej, żeby mógł nas pokierować do kogo najlepiej i w pewnym momencie pojawia się jakieś nazwisko. Wtedy następuje kontakt i następuje moment stresu. Potem się jedzie i się mówi, no mam taki pomysł, a to jest do dupy pomysł. Już się nie jedzie nigdy blisko. Tak było ze mną. Ale nigdzie nie pojechałeś, wiesz co, to było online. Byłeś w biurze. Ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy jak się tak idzie już do tego Netflixa i w ogóle albo do playera, to oni faktycznie chcą dużo ingerować w te pomysły i tak dalej. A drugie pytanie to, czy mogę ciastko? Oczywiście. A ja mam do ciebie pytanie, o co chodzi z czerwcem, kurde? Co to jest? Bo jest Pride Month. Gejowy miesiąc. I to jest, że Batman... A, jeszcze Batman i Robin. A? Ale oni... Załączyło? Ale oni się też tam byli, no to on był dla niego jak syn przecież. Wiesz co, wiesz, ja nie wiem, ja nie oglądałem, to on mi powiedział. Ty jesteś, wiesz co, wszystko będzie tak. Oddaj ciastki. On polizany nie oddają. Tak, bardzo bliską. Gdzie? Jak Wuki Adam, że tam... Ten. Wydaje mi się, że mogłeś oglądać innego Batmana. Na innym portalu. Inna trauma. Jaka to tu Batman? Inna trauma. Osoby, które chciałyby zjeść ciastko, można śmiało podchodzić, zabierać. Wody też mamy i kubeczki. Pytania również można zadawać. Ale czekaj, bo ty zadałeś pytanie, czy oni chcą ingerować. Bo my napisałyśmy z koleżankami do jasełek. No jak tylko zaczniemy robić jasełka, to ale to są ateistyczne. Super. Ale ateiści nie chcą robić jasełek. My chcemy. Dokładnie. Nie mówimy, co mogę, a czego nie mogę. Odpowiadam na twoje pytanie, chociaż nie jesteś już nim zainteresowany. Jestem. To wszystko zależy od tego, na jakim etapie przynosisz im projekt. Nie? To znaczy, my też trochę z natury tego, co robimy i że też gdzieś widownia, mieliśmy zawsze nadzieję, podążyć za nami na tych nowych platformach, no to po prostu mówiliśmy, chcemy to zrobić w naszym stylu, no bo tak robimy. No. I kropka. Z kolei, jeżeli na przykład wchodzisz tam do nich z jakimś projektem, który oni trochę zamawiają, na przykład chcemy w tym sezonie mieć projekt o ludziach, którzy ścigają się żółwiami i mają konkretne wytyczne, co by tam się powinno wydarzyć, no to trochę wtedy piszesz z nimi. My pisząc swoje, tak naprawdę dbaliśmy o to, żeby te rzeczy były po naszemu. Cały czas. I no i kropka. Więc też nie ma jakby jakiejś takiej konkretnej reguły zasady. Można bronić swojego, wszystko zależy. Wszystko jest względne. Einstein o tym mówi. Tutaj koleżanka już się zgłasza, bo rękę daje. Ja podejdę, żebyś pokazać. I dostać ciastka. To jest na grupie filmowej Bayer, czy tam jest, to chyba reportaż
pytać, jak zdobyć rozpoznawalność w mniej niż 10 lat? I jak iść, do kogo iść po promocję, kto może pomóc, kto może rzucić groszem ewentualnie, głosami, bo wiecie, budżet boli zawsze. Jak tu słyszymy, to nieważne, jak bardzo popularni jesteście, to i tak mamy. Zawsze boli. No właśnie, więc jak zdobyć te grosze na jedzenie do planie? Cierpimy na to samo. Kurde, no, no ja myślę, że jedyne co... Wzięła sobie ciastko, to dobrze. Weźcie sobie w ogóle ciastko. Na plan się przydadzą. Ja myślę, że odpowiedzi na pytanie, jak zdobyć rozpoznawalność w mniej niż 10 lat, nie jesteśmy w stanie udzielić, bo nie wiemy. Możemy tylko powiedzieć... Nie znamy przepisu. No możemy tylko powtórzyć to, co, jakby to, co my robiliśmy, nie? W sensie te początki, kiedy jeszcze nie było Patronite'a i kiedy jeszcze nie było jakichkolwiek tam divi reklamowych w ogóle, no to robiliśmy to z oszczędności Janka, więc w razie czego możecie po prostu od niego pożyczyć. To było tak, to tak się odbywało. Potem jak już pojawiły się pierwsze jakieś tam te zlecenia, to wtedy robiliśmy to z tych pieniędzy. No ucinaliśmy, gdzie się to dało, no ale wiesz, jedyna odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, no to po prostu no róbcie, no. Bo to jest bardzo mądre, ale no jakby trochę ja nie mam innego pomysłu, chociaż na pewno są inne rozwiązania. Bo wiesz, jak to jest, jak jedna osoba nie wie, że coś się robi, to druga może przyjść też powiedzieć, że się robi inaczej i wtedy się to zrobi. Myślicie, Śmiało, jeszcze dużo jest. Janek, bo ty zawsze masz takie mądrzejsze te wypowiedzi. Ja wiesz co, ja sobie pomyślałem, jak się u nas udało. To znaczy, jak nas tam nikt nie oglądał, i nagle zaczęli oglądać, no wiesz, problem jest taki, że trochę nie ma, wiadomo, nigdy nie ma takiego jasnego, pewnego przepisu na jakiś projekt, który zażre, który się spodoba widzom. Ale wydaje mi się, że jakkolwiek chyba najlepiej bardziej skupić się na treści i na tekstach, niż, wiesz o co chodzi, ładować kasę w na przykład stronę wizualną, nie? Rozumiem, że możecie mieć na przykład ambicje, że to musi dobrze wyglądać, to powinno dobrze wyglądać i spoko. I my też zawsze mieliśmy coś takiego, ale jednak jak sobie teraz oglądam te nasze stare produkcje, to jak zabawne i fajne one nie są, jak sobie do nich wracam, tak umówmy się, była to wizualna bida, nie? Ale nikomu to nie przeszkadzało. Znaczy widzom, którzy nas oglądali przynajmniej, nie przeszkadzało to, więc dobrze byłoby mieć taką, wiesz, taki dobrze wyważony tutaj, wiesz, taki punkt uwagi, nie? To znaczy najważniejsza jest ta treść, bo w ostateczności wszystko możecie tak naprawdę kręcić, nie mówię, żebyście tak robili, tylko wszystko możecie kręcić troszkę z ręki, wiesz, możecie robić formę dokumentu, która jest bardzo, jeżeli oczywiście mówimy o komedii, nie? Która jest bardzo taką przyjemną formą. Niestety nie tworzymy komedii. Nie, dobra, a co? Jakieś poważne, czy gatunkowe, horrorowe? Czy... Poważne raczej. Poważne. No, powiedzmy... To rozumiem, bo w poważnych rzeczach zawsze jest fajnie, kiedy kadry są ładne, zadbane, praca kamery jest przemyślana. To jest operator, on się zna, on mówił. Ty się znasz na ładnych kadrach. Znaczy, głównie robimy filmy takie popularne, które mają jakiś głębszy sens, typu narkotyki, nie? Oczywiście, dualny temat. Ciągle. Nie no, po prostu to, co dotyka każdego człowieka, powiedzmy, ale staram się to przerobić w kino artystyczne. Nie mówię, że narkotyki dotykają każdego człowieka. Żadnego. No właśnie. Komedie nie są artystyczne? Są, ale no. Akurat się w nich po prostu nie specjalizowaliśmy do tej pory. No tak. Ale dalej są artystyczne. Ale czy są artystyczne? Wszystko zależy, jaka komedia. To nie ma tak, że dobrze. To teraz wszystko tak naprawdę zależy, tak mi się wydaje, od tego, gdzie wy z tym chcecie trafić. Bo jeśli chcecie z tym trafić na właśnie, nie wiem, jakieś tam portale takie jak YouTube i generalnie do internetu. No na YouTubie marnie. No to w takim razie to nie jest, no to festiwale filmów krótkometrażowych, Młodzi i Kino i Młodzi,
Młodzi robią kino. Ludzie młodzi kręcą filmy. Jest dużo festiwali, których nie znam. Jeden z nich to na pewno wymieniłem, Młodzi i Kino, resztę to zmyśliłem. I wiecie, jakby chodzi chyba głównie o to, nie? To znaczy, żeby też się nie zniechęcać i po prostu trafić do swojego. Chcecie robić ogólnie filmy i te filmy mają być poważne i ważne, no to wydaje mi się, że festiwale są najlepszym dla tego typu miejscem, ponieważ jednak YouTube to jest w dużej mierze rozrywka i, no i ludzie tam przychodzą, żeby, nie mówię, żeby zawsze się śmiać, bo tam sięgają też poważne treści, ale takie, które jakby łatwo przyswajają, więc to, co mi się na ten moment wydaje, no to mogą być właśnie wszelkiego typu festiwale, bo tam mogą was zauważyć, tam możecie jakby nabrać, jakby spotkać ludzi, którzy pomogą wam pójść dalej. To chyba tylko tego to jest typu kwestia, to znaczy co robię, jaki content i do kogo on jest i wtedy po prostu tak celować. A byliście kiedyś w Krośnie? Ja nie byłem nigdy w Krośnie. Chcecie być? No pewnie. Kto by nie chciał? No to my mamy darmowe zakwaterowanie. Nie, to pod koniec połowy sierpnia. I chuda szkła. Tak, chuda szkła. Nie no, generalnie z takiego projektu w Krośnie organizujemy taki pomniejszy, powiedzmy, festiwal filmów bardzo amatorskich, gdzie każdy może sobie składać filmy, więc wy nie składajcie, bo wygracie. Ale wiecie, gwiazda wieczoru. Ja myślę, że rozmawiajmy o tym. Pisaliśmy maila. Nie rozmowa się właśnie skończyła. A dotarł? Pytanie, dotarł? A został odczytany? No właśnie. Jak wy nie wiecie, to kto ma wiedzieć? A kiedy był wysyłany? Na pierwszą edycję festiwalu rok temu. Możemy wysłać w tym roku jeszcze raz. Tak? To myśmy wtedy mieli... Rok temu była pandemia, przecież jeszcze zaawansowana. Myśmy mieli COVID. W Polsce. W Polsce. Teraz już go nie ma. Czyli maila. Proszę. Ja myślę, że maila i pogadajmy w ogóle po spotkaniu po prostu na spokojnie o tym. Super. Tak. Dziękujemy bardzo. Żadnych wam nie daliśmy cennych wskazówek, ale to tak. Ale pogadać zawsze można i ciastko można wziąć. No weźcie sobie na drogę. Weźcie sobie na drogę, bo wy tam wysoko siedzicie. No właśnie, specjalnie zawsze wytałem, chcesz posiedzieć. To odpowiadajcie już na inne pytanie. Jeśli jak nie będą. Jak wspominacie swoje egzaminy wstępne na sobie? Takiej reakcji się spodziewałam. No, to jest taki dziwny moment, bo to jest, masz bardzo stresującą maturę, potem znowu masz takie bardzo stresujące egzaminy do tej szkoły teatralnej, które są tak naprawdę jakąś niesamowitą loterią, w której możesz tylko przyjść i mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. I że trafisz do dobrej komisji. Gdy trafisz do dobrej komisji, że przed tobą nie będzie kogoś, kto był lepszy niż ty, albo kto bardziej im zapadł. To jest jakby tak losowe wydarzenie, że jedyne, co można zrobić, to nauczyć się tych tekstów, jakby mówić je najlepiej, jak się da i być jak najbardziej prawdziwym, przyjść, zrobić swoje, iść do domu i czekać na wyniki. Bo nie ma, moim zdaniem, poza jakąś pracą z przygotowaniem tekstów, innych rozwiązań. A jak wspominamy? No dobrze, ja wspominam, że bardzo już chciałem poznać wyniki w pewnym momencie, bo już do głowy dostawałem. Ale same egzaminy akurat bardzo, bardzo spoko. Czyli za pierwszym razem? Ja nie, ja za drugim, Janek za pierwszym się dostał. Opowiedz o swoich, bo ty masz taką super anegdotę. To już daję w tą opowiadaniu. Te zadania tam awista, wiesz, zrób coś, nie, zrób się idiotę po prostu. I ja byłem przygotowany na wszystko, nie? Nawet, ja nie powiem na co, ale... natomiast dostałem zadanie jakieś takie, wiesz, wiesz, ty jesteś taką iskierką, która wyskakuje z ogniska na trawę i tak powolutku rozpala to wszystko wokół siebie. Ja pierdzielę i teraz myślę sobie, wiesz, no mogłem jakoś to tak nie tak dosłownie potraktować, nie? A ja po prostu, wiesz, no to zaczynam, nie? I się tak zwaliłem na ziemię, obok, że tak wyskoczyłem z tego ogniska i tak, o Boże, jak mi wstyd, ja po tym pomyślę. Robiłeś tak.
aż tak nie, ale wiesz. Ale robiłem jakieś takie, że... Nie, nie, dobra, dobra, bo to jest... O Chryste, Panie. No chyba tak. Troszkę tak. No się udało, nie? No, okej, okay, chcemy tego pajaca. Wiesz co, ale tak, no egzaminy... Tak, Marek ma rację, a propos tego, że to jest taka loteria po prostu, to jest straszne. I jeszcze w dodatku, wiesz, później się nagle dowiadujesz, że w tym roku komisja, czy w ogóle grono pedagogiczne miało tak, że przyjmuje tylko brunetki na przykład, nie? Bo tak, bo im się tak chce. Albo, że już mają zaklepanych, bo wiadomo, chłopaków jest więcej, dziewczyn jest mniej w grupie, to jest wielka sprawiedliwość tego świata, że na przykład mają, że mamy ten typ, mamy ten typ, mamy ten typ i ten młody chłopak jest w sumie spoko, ale jest dokładnie w tym samym typie, który już mamy. Tak naprawdę to w tej grupie. To jest po zdjęciach roczników gdzieś tak. Na stronach, prawda? Że oni są konkretnym... Absolutnie. I wiesz, mało tego, jest tak, że co roku były te fuksówki i tak dalej, więc my oglądając tych młodych pierwszoroczniaków widzieliśmy często kopie nas albo roczników wyżej i oni też dostawali te same ksywki, które mieli koledzy z wyższych roczników, bo po prostu nawet byli fizycznie podobni, nie? Że to jest Amant, to jest wiesz, jakiś tam... Nie, to jest dokładnie Mateusz, to jest dokładnie ktoś tam. Więc rzeczywiście pewna losowość i nieprzewidywalność jest tutaj strasznie krzywdząca, bo można... Bo u nas, wiesz, były dziewczyny w grupie, które zdawały 5 razy na przykład. A patrzysz na taką i masz, to jest Oscarowa wiesz, aktorka, nie? Już teraz, na pierwszym roku, a po prostu 5 razy się nie mogła dostać. Więc to jest straszne. Ale same egzaminy faktycznie... Ja pamiętam, we Wrocławiu, jak byłem na egzaminach, to troszkę jakoś chyba wypadłem bardziej z pamięci. Właśnie tam miałem tę przygodę z iskierką. A krakowskie egzaminy chyba miałem trochę na takim autopilocie, wiesz, to znaczy ja byłem na misji po prostu, nie? Jadę pociągiem, nie mogę się spóźnić, jest nocleg, rano wstaję, nie mogę też zaspać, idę na egzamin, na pierwszą komisję, pierwsza komisja, dzień dobry, bla, 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 tam, wiesz. Trzeba zdjąć koszulkę, coś tam, wiesz, jak po prostu idioci w szeregu stoimy, nie wiem, po co śpiewamy tam jakąś piosenkę góralską. Tutaj podchodzimy do pianina, musimy powtórzyć dźwięk. Tutaj podchodzimy do pani, musimy pokazać zęby i coś powiedzieć i ona powie, no nie masz wady wymowy, dobrze, idź dalej. Tutaj się pani pyta, potrafisz coś zrobić wyjątkowego? Gwiazda. Zrób gwiazdę, robię gwiazdę. Notuję. I idziesz. I wiesz, co ci trochę nie ma czasu. I potem czekasz 3 godziny na komisję interpretacji. I po prostu modlisz się tak naprawdę, nie? Bo to jest 3 panów na tym pierwszym etapie, których jeden minus już się przekreśla, nie? Zanim w ogóle dojdziesz do reszty tych pedagogów, którzy może któryś by cię tam wychwycił, nie? I zobaczył i powiedział, o, no to jest ktoś. Ale już odpadł na pierwszym etapie. Są dogrywki. Dogrywki w sensie... Ja miałam raz właśnie po pierwszym etapie dogrywkę. A co to jest dogrywka? Jakby połowa komisji chyba była na tak, a połowa była na nie. Ha, i ja jeszcze cię... Ja tak gotowa na usłyszenie tak lub nie, słyszę dogrywka. O, to już po mnie. I czyli musiałaś wrócić? Musieli cię... Byłam jakby w ten sam dzień to było. W ten sam dzień jeszcze raz. A, ale tam już usłyszałam, że jestem inna. A, świetnie, super. Bardzo, bardzo fajnie coś tego powiedzieć. Dobrze, że oni są jacyś, wiesz. Nie, ale tak, więc egzaminy są niewdzięczne, stresujące. Polecamy. Tak, moje wyczekane. Stajeczko. Oboje po ciastko i po pytanie, ale nie chciałam krzyczeć ogólnie. Mówiliście właśnie o budżecie kreatywności. Czy jest jakiś film, który szczególnie zapamiętaliście, że mieliście mało budżetu, a wyszedł naprawdę super? Dwa miecze i amulet. No tak. Wspaniały. Tak, tak. To była taka jedna z takich produkcji. Nie tłumacz się. Tak, to była taka produkcja rzeczywiście, że mieliśmy tak, tam 500 zł. No. Maluch z Arturem też było takie niskobudżetowe. Tak. Maluch z Arturem było po tym naszym wielkim kryzysie, nie? Jak tam wróciliśmy stamtąd. To był taki pierwszy film, taki wiecie, chcieliśmy na miękko wejść do tego. Aha.
Więc tak. Ale no, są też takie przykłady, gdzie mieliśmy za mały budżet i nie stać nas było na przykład na drugi dzień zdjęciowy i żałowaliśmy tego. Że mieliśmy poczucie, że kurde, film by zyskał na tym, że byłby kolejny dzień zdjęciowy. Bo po prostu moglibyśmy więcej czasu spędzić, odcinek mógł być troszeczkę dłuższy, czasem to robi lepiej. Jak nowe odcinki z tego filmu. Ja mam do was dwa pytania, albo w sumie trzy. Po pierwsze, czy szukacie operatora? Chyba się poleca. Nie będzie drogi. A pytanie numer dwa. Pytanie numer dwa, czy macie jeszcze jakieś takie marzenie aktorskie, czy bardziej może reżyserskie, żeby, nie wiem, zagrać, czy w swoich produkcjach umieścić jakiegoś znanego aktora? No bo robiliście z Zamachowskim, gdzie on wam czytał przy jednym z produkcji, byliście Dorocińskiego. Czy macie jeszcze kogoś, z kim naprawdę chcecie zrobić jakieś nagranie? Wiesz, słucham? Liam Neeson, no. Nie, wiesz co, z tym operatorem, słuchaj, no wiesz, rozmawiajmy. Marek mówi, rozmawiajmy. Pisałeś maila? Why not? Ale wiesz co, z tym... Czy byłby jeszcze jakiś taki aktor? No kurczę, powiem ci, że tak naprawdę w tej misji teraz na playerze spełniliśmy tak naprawdę większość marzeń. Bo właśnie był Zamachowski Zbigniew, który grał mojego ojca w tym serialu. Była Hanna Sierczyńska, był Krzysztof Materna, był Artur Barciś, Joanna Kołaczkowska, która znowu u nas zagrała, i Joanna Brodzik. Więc to był taki, wiesz, zestaw wspaniały, nie? Znaczy, a jeszcze był Sławomir. Którego znałem zanim był Sławomirem, byłem z nim na warsztatach aktorskich jeszcze przed wielkimi konfliktami, pamiętam. I tak to się, ale wiesz, to na, cały czas mamy w głowie, że ja bym bardzo chętnie na przykład gadamy co, że z Frączewskim, na przykład Frączewski Piotr, to by było coś, albo Janusz Gajos, kurde, poproszę. Marku? Ja się zgodzę. Okay. To jeszcze trzecie, bardzo krótkie. Czy mieliście z kimś jakąś kosę na planie, jakieś takie wydarzenie, które wam troszkę zepsuło zdjęcia? Tak, bywały takie sytuacje. Nie, no wiesz co, Szambo wybija regularnie, nie? Znaczy, wiesz, no słuchaj, to tak niestety jest, w momencie, kiedy wychodzimy z założenia, że każdej stronie zależy na filmie. Operatorom, dźwiękowcom, reżyserom, producentom, aktorom i wszystkim innym technicznym. Wszystkim zależy na tym, żeby to było jak najlepsze. I w momencie, kiedy to są silne indywidua i jeszcze musimy iść na kompromisy budżetowe, to nie ma szans, żeby się gdzieś nie spiąć po prostu. Że dlaczego jest tak, a miało być inaczej? No bo jest tak, a nie inaczej. No ale to trzeba było powiedzieć. No ale to trzeba było mieć, no ale nie mamy, no ale to co ja mam z tym zrobić? Więc wiesz, takich dyskusji jest mnóstwo, tak. Ale na przykład, wiesz, no, 8 dni zdjęciowych mieliśmy misji dla playera i Szambo wywaliło tylko raz. To jest naprawdę wspaniały wynik. Na 8 dni takich skondensowanych, naprawdę, wiesz, tam była niesamowita dyscyplina pracy i musieliśmy bardzo szybko wszystko realizować. Więc tylko raz Szambo wybiło pierwszego dnia, kiedy mieliśmy 8 godzin obsługi. Marku? To prawda. Ja się zgodzę. Ja myślę, że tak, że Szambo wybijało, ale chyba nigdy jakoś nie rozwaliło zdjęć. To jest zawsze no, takie jak... No. Jest jakaś szansa na drugą część, byli sobie ludzie? Bo my na przykład też na Dania lubię już można też. Obiadu. I tak zastanawiałam się, jak będzie nam kolejne odcinki, żebyś miał dużo wiedzieć. No to jest drugi sezon, nie? Na kanale. Chodźmy o kolegi. Przepraszam. Wiesz co? Tak. Paradoksalnie nagraliśmy już 5 kolejnych odcinków. Montują się. Już 5 śniadań. Więc 3 odcinki zmontowaliśmy. Tak. 3 odcinki są zmontowane, jeszcze tam będą jakieś poprawki bądź nie. I pewnie jak się dobrze wszystko poukłada, to gdzieś tam w czerwcu zaczną wychodzić.
Nie spodziewałaś się, co? Ale będę. Nawiązując do tego pytania, to skąd braliście pomysły na scenariusze właśnie do Było sobie życie, do tych rozmów i do tych wszechświat? Tam pierwszy raz, jak to pisaliśmy, pamiętam, to jakby to powstało do wielkich teorii Darwina na Playerze, gdzie tam jaskiniowcy rozmawiali. Tam było chyba cztery odsłony. My wiedzieliśmy, że chcemy mieć właśnie dwóch takich jaskiniowców, filozofów, którzy gadają. I długo, pamiętam, szukaliśmy jakiegoś tam sposobu, jakie to ma być, o czym to ma być. W pewnym momencie gdzieś tam, no gdzieś to załapaliśmy, że trochę trzeba jakby odbijać się od słów, trochę od znaczeń i jakoś tak. Więc to są zazwyczaj, te teksty powstają jakoś tak, że no teraz już trochę musieliśmy sobie wybrać mniej więcej tematy, to znaczy których tematów na przykład mniej chcemy poruszać. No ale tak zazwyczaj, no to ja siadam, piszę to i potem wysyłam to Jankowi i on to poprawia. Więc jakbym miał powiedzieć, skąd się biorą te pomysły, to jak śpiewał poeta, życie, życie, życie. Nie wiecie nic o tym? Nie kojarzy wam się to z niczym? O, to macie szczęście, o kurde. Wciąż zaskakuje mnie. Bardzo proszę wpisać szaman. Nie teraz. Na YouTube'a. Szaman, ty i ja. Teraz? Nie. Później. Bardzo proszę. Czy Żwirek kręci z muchomornie? Słuchaj, ten film ma 21 lat. Szrek. Ale biorąc pod uwagę, że zaczął się Pride Month, to tak. Trochę rozwinąć jeszcze to poprzednie pytanie o to, skąd się biorą te pomysły, czy macie jakąś inspirację, jakiś twórca was konkretnie inspiruje, czy to jest po prostu takie wow, eureka pod prysznicem, zajebisty pomysł, robimy to. To jest to pytanie otwarte na maturze, tak? No tak, ja myślę, że wiesz, to też się jakoś kurde wszystko zmienia z kolejnymi latami tak naprawdę, bo ja wiem. Ja myślę, że wiesz co, to jest zazwyczaj chyba jednak po prostu przychodzi jakiś pomysł. Wiesz? Co innego oczywiście, kiedy mamy jakiś wątek, no bo u nas teoretycznie są takie odcinki samodzielne i są te odcinki, które tworzą jakąś tam spójną historię. Więc w tym wypadku musimy mieć wymyślony jakiś przebieg oczywiście i choćby tylko samą ideą, że w tym odcinku powinno się wydarzyć to, w tym to, jeszcze nie do końca rozgrzebane, ale wiesz, no to tu mamy jakiś plan. I po prostu siadamy i dobra, to w tym odcinku musi być to i teraz zróbmy tak, żeby ten odcinek był jak najlepszy. Ale są takie odcinki samodzielne, które nagle okazuje się, przeradzają się w serię, jak na przykład wiesz, Biura i Ludzie, nie? To był odcinek po prostu samodzielny jak najbardziej, nie było pomysłu na kontynuację. Zakończyliśmy je takim otwartym zakończeniem, a potem się okazało, że czemu nie. Więc w tym przypadku wydaje mi się, że to są raczej takie eureki, nie? Znaczy gdzieś jedziemy, o pogromcy przyszli, o Boże, niech zwalczają, niech zwalczają, tylko niech próbują obalić przysłowie, albo wiesz, właśnie niech elfy grają w ludzi, no to są takie proste punkty wyjścia, które się gdzieś pojawiają, nad którymi później zaczynamy siedzieć i rozmyślać. Niektóre pomysły umierają w trakcie takich właśnie, wiesz, rozpracowania, niektóre nie. Marku? No, co będziemy jeszcze powiedzieć? Chyba tyle. No. Tak, ja myślę, że to jest wypadowa tego, o czym Janek mówił, plus trochę tego też, czym się ten mózg karmi, nie? Bo tak. Nie mam mądrej odpowiedzi, więc nie będę ściemniał. To się jakoś tak wydarza po prostu na szczęście i. Kiedy się pojawił pomysł na chaos? Bo dużo wcześniejszych jakby odcinków wielkich konfliktów ma nawiązanie już do tego.
I mnie tak zastanawia, czy mieć od razu taki plan na te wszystkie odcinki i na Chaos, i na Piekło 2.0 i tak dalej. Czy budowaliście to już na, jakby na tych poprzednich produkcjach, jeśli chodzi o całą taką otoczkę tego pomysłu i tak dalej? Nie od samego początku. Na pewno było tak, że w naszych głowach ciągle jest tak, że pierwsze 8 konfliktów to jest pewnego rodzaju zamknięcie epoki, bo to były pierwsze odcinki, które nagraliśmy naraz, wrzuciliśmy na stary kanał, kiedy jeszcze mieliśmy tylko ten stary kanał. I potem ewidentnie ta seria się spodobała i pomyśleliśmy, dobra, no to róbmy dalej te odcinki, zrobimy shorty, ale otwórzmy nowy kanał, więc przenieśliśmy te 8 odcinków na nowy kanał. I mówię o tym dlatego, bo te 8 odcinków były w jakiś sposób zamkniętą historią, znaczy, wiesz, to była antologia, nie? Jedna postać, która tam powracała, to był Rafał, był w 3 odcinkach i to tyle. I też nie nazywał się wtedy Rafał, to był po prostu Bóg. I dopiero później, jak otworzyliśmy nowy kanał, czyli już po tych 8 odcinkach, gdzieś w okolicy Sądu Ostatecznego Hitlera, już wtedy mieliśmy wymyślone dalsze losy. Już sobie tak, ja już sobie rozpisywałem właśnie, co się z Rafałem, co się ze Sławkiem, że Sławek naszym będzie, wiesz, nasz diabeł, będzie też wężem, którego poznaliśmy w 2 odcinku i że będzie chaos, więc możemy w Piekle 2.0 nawiązać do tego słowa, bo wiemy, że to będzie następna premiera. Już zaczęliśmy się bawić, wiesz, przy Noe pojawia się właśnie scena po napisach, gdzie Rafał dowiaduje się o tym, że Piekło 2.0 zostało otwarte. Więc wiesz, to jest tak naprawdę największa frajda. Jak masz wszystko już wymyślone do przodu i możesz sobie wrzucać pewne wskazówki widzom, którzy później sobie sami, mam nadzieję, wszystkie połączą w całość jakąś chronologiczną. Nie? Tak samo było z wątkiem Słowackiego i Mickiewicza, to znaczy te wszystkie podróże w czasie i inne dzikie węże. Kiedy robiliśmy oryginalny odcinek konfliktów, nie wiem, który to był, 6? Nie. To nie mieliśmy w planach, wiesz, podróży w czasie, ani niczego takiego, nie? Kiedy robiliśmy Płachtę na Byka i Słowacki był ewidentnie jako polonista z Chorzowa, nie mieliśmy w głowie podróży w czasie. Ale to były takie rzeczy, które dało się, w momencie, kiedy zaczęliśmy nad tym mocniej siedzieć i rozmyślać, dało się to wszystko połączyć. Co prawda, ja musiałem niestety musieliśmy zdekanonizować odcinek pierwszych konfliktów Słowacki-Mickiewicz, zrobić z tego sen, bo kiedy rozkminialiśmy to wszystko, wiesz, jest kanon, nie tak oczywiście, ale to jest sen po prostu, nie? Rozkminialiśmy to wszystko, wiesz, dobra, tutaj te podróże w czasie, on ukradł te dzieła, wiesz, powrót do przyszłości, ta straty taty, wiesz, jego, i nagle pomyśleliśmy, ale zaraz, oni by się nie przytulili, nie? Ta jedna rzecz, słuchaj, ta jedna rzecz w tym parku poetów, oni by się nie przytulili. Po prostu. I to był problem nie do przejścia, bo to nam totalnie rozwalało wszystko, co później wymyśliliśmy. I tu żałowaliśmy, że nie wymyśliliśmy sobie wszystkiego przy okazji pierwszego konfliktu. Więc musieliśmy, dobra, zrobimy z tego sen, zrobimy dynastię, to wszystko był sen, wszyscy żyją, nie? Coś jak? Także jak jesteś twórcą i dochodzisz do takiego momentu, to masz dwa wyjścia. Sen lub światy równoległe. Tam świat równoległy. No więc, więc tak. Chyba kropka. Ale robi wrażenie, że są te smaczki i powiązania. No to fajnie, bo wiesz, na początku wrzucaliśmy scenę po napisach, nawet nie mając za bardzo nadziei, że ludzie zostaną, wiesz, zwłaszcza na YouTubie, wiesz, zobaczą te sceny po napisach, ale później mam wrażenie, że coraz więcej ludzi odkrywały i chyba w komentarzach może ludzie się dowiadywali, że są sceny po napisach, więc to też tam. Marvel pomógł. Tam ktoś... Tam podejść? O, jasne. To jak nie ty. Zaraz nie będzie ciasny. To by były 3 pytania. Pierwsze. Bardzo mi zastanawia ta kamera. Odwraca uwagę od ciasta. Tak jest, ale to bardziej mi chodziło o to, czy to jest jakoś streamowane, albo będzie później nagrane. Ja mam to wiedzieć. Na TVN24. Mogę pozdrowić mamę? Możesz. Tylko ona nie ogląda. Spokojnie. Masz kamerę na siebie, teraz pozdrawiaj. Pozdrawiam mamę. Nie ma za co. Proszę? Potem pokażesz mamę na YouTubie. Dobrze. Albo pozdrów mamę na YouTubie. O, pozdrowiłeś mnie. Jeszcze tatę. I brata. Oddaj ciastko.
jest te, tak naprawdę to prawdziwe pytanie, bo mnie bardzo zastanawia, czy, bo domyślam się, że pewnie macie jakieś takie materiały, przy których wam się najmilej pracowało i na przykład czuć w nich takie, że było najwięcej was w tym materiale. I zastanawiam mnie, czy macie jakąś taką hierarchię, albo czy byście mogli wpunktować jakiś właśnie film, który uważacie, że jest waszym takim, może nie opus magnum, ale że wam się najbardziej podoba ze strony personalnej. Dziękuję za to pytanie. Jest to na pewno dobre pytanie, jest to fajne pytanie. Takie rzeczy, nad którymi się najmilej pracowało. Ja myślę, że praktycznie każdy Groovy Movie, którego robiliśmy, ale to jest kwestia tak zwanego siupa kino, czyli po prostu tego, że nie musimy się przejmować dźwiękiem, że to wszystko powinno być trochę złe i cringe'owe i tak dalej. I pamiętam, że właśnie pierwszy Groovy Movie, Dwa Miecze i Amulet, był pod tym względem jakimś cudem nad Wisłą, bo się dobrze bawiliśmy na planie, zamiast się bardzo stresować. Więc to było bardzo miłe. No i chyba to tyle z miłych wspomnień odnośnie pracy, tak, nie? A u ciebie? Tak, na pewno Groovy Movie to są fajne przygody. Ja bym jeszcze został w kręgu siupa kin i dla mnie, ja jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego i też było na planie bardzo fajnie, naszego pierwszego detektywa Zelcera, czyli tej dębicowej przygody całej, bo strasznie najbardziej lubię w tej naszej twórczości to, że możemy sięgać do różnych konwencji, nie? Filmowych. I możemy robić teledysk jak Orki z Majorki, który miał być świeży, lat 90. i możemy robić teledysk, który jest jakimś dziwnym tworem, przerostu formy nad treścią, jak Kurzy Rap. Możemy robić taki domowy rap Pawła, czyli Szymona Karmy. I tak samo w filmach. Możemy robić takie troszeczkę kino, powiedzmy, lat amerykańskich, lat 80. typu E.T., wiesz, z naszym Gwiezdnym Szeryfem pierwszym, albo możemy robić właśnie czyste kino, jak Świetlne Wrota, albo właśnie kino noir w Detektywie Zelcerze. I wydaje mi się, że po prostu akurat w Detektywie Zelcerze wszystko jest tak, jak być powinno. Tam naprawdę jest, wiesz, znaczy żarty sytuacyjne, fizyczny humor, uderzenia w twarz, tylko brakuje skórki od banana. To wszystko tam jest, tak jak powinno być. Fabuła jest tak prosta, jak być powinna. My gramy tak przerysowanie, jak powinniśmy grać. Stylizacja ujęć jest dokładnie tak, jaka powinna być. Ja jakoś tego jestem naprawdę zadowolony. Na planie też było fajnie. Ale pamiętam też, że wiesz co, na przykład w Czarnym Lusterku było, paradoksalnie było bardzo komfortowo na planie, bo mieliśmy właśnie budżet z Netflixa i mogliśmy sobie zrobić 3 dni zdjęciowe, 2 dni w tej klinice i 1 dzień w hotelu, w tym pokoju hotelowym. Więc naprawdę czuliśmy, że mamy czas, żeby dopieścić te ujęcia, nie musimy się spieszyć, mamy czas. I to był duży komfort. Jeszcze coś? Teraz mnie to zainteresowało. Bo w sumie często mówicie o tym, że na przykład że fajnie było mieć dodatkowy dzień filmowy i na przykład przy tym samym Lusterku mieliście te 3 dni filmowe. I na przykład ile macie takiego... Czy moglibyście oszacować, ile na przykład macie tego czasu na postprodukcję filmu, czy tam pewnie korekcję kolorów, efekty specjalne, dźwięk i tak dalej? No, na postprodukcję, to jeżeli jest odcinek sponsorowany, no to mamy jakiś termin wyznaczony, ale to zawsze uprzedzamy, że w zależności oczywiście od poziomu skomplikowania danego odcinka, od dnia zdjęciowego do premiery musimy mieć co najmniej miesiąc. To mówimy po prostu tak na starcie w mail. Nie? Ale są oczywiście odcinki, które na przykład nie są sponsorowane i które są o wiele bardziej skomplikowane. No i często postprodukcja trwa tutaj, wiesz, kilka miesięcy. Sławetny Gwiezdny Szeryf 3, który postprodukowaliśmy 2 lata, nie? Po prostu tak. Różne osoby brały się za tę wielką tam scenę. Z braku budżetu, tak. Za scenę w sali tronowej, która była kompletnie, wiesz, wirtualną przestrzenią. No i to trwało. Ale wiesz, no tak naprawdę najbardziej nam zawsze zależy, żeby mieć więcej dni na planie. To jest najważniejsze. Nie? Bo tak naprawdę, jeżeli nie nagramy gry aktorskiej, jeżeli to się nie wydarzy tutaj na planie,
to czego byśmy tam nie dawali w postprodukcji, ile byśmy flar nie dawali, wiesz, bo nic nie widać, statek, to wiesz, no to nie uratujemy tego, nie, tak naprawdę, to się nie wydarzy, nawet najlepszym montażem. Kiedy był jakiś taki moment, że zdecydowaliśmy się na robienie filmu? Jeszcze wydaje mi się, że ja mam wrażenie, że my jesteśmy trochę takimi... Chcieliśmy być aktorami, chcieliśmy grać w teatrach, ale gdzieś od dziecka, przez to, że byliśmy właśnie dziećmi Polsatu, wiesz, co chodzi, oglądaliśmy te wszystkie seriale i filmy i tak, wiesz, ta telewizja niestety mocno nas ukształtowała, to chyba gdzieś od zawsze nas ciągnęło właśnie opowiadanie historii, a jak nie granie w tych filmach czy serialach, no to właśnie wymyślanie. Na pewno Marek miał po prostu, wiesz, na studiach zalew myśli i po prostu, wiesz, różnych pomysłów. Ja to wszystko, no nie wszystko, starałem się jakoś tam, wiesz, spisywać czasem te rozmowy, te nasze dialogi, pamiętam, na studiach często przypominały dialogi z Byli sobie ludzie, po prostu one skręcały w jakieś dziwne w ogóle rzeczy. No tak. Ja pamiętam, Marek kiedyś siedzi na plantach, to nie będzie śmieszne, ale siedzieliśmy na plantach i Marek zdjął okulary, a że tam posiada lekką wadę wzroku. Lekką. Mogę powiedzieć, ale tak zdjął okulary i tak sobie siedzimy i on tak mówi, a ja mówię, no będzie padać. Bo faktycznie się tam robiło pochmurno, a Marek patrzy przed siebie, no tam to już pada. Ja mówię, gdzie? Marek, no tam to szale takie. Marek, to jest autobus. Ja pomyślałem, no fajny dialog, zapiszę, nie? Zapisałem sobie taki dialog, wiesz? Albo na przykład kiedyś zaczęliśmy, ja mówiłem o jakichś tak pieniądzach, Marek powiedział, że to ile to powinno kosztować, tak 20 patyków. Ja mówię, patyków? No tak, wiesz, jak idziesz sobie do lasu, zbierasz. I cała rozmowa, dosłownie 5 minut po prostu, zeszliśmy, nie mając żadnej widowni, po prostu gadamy przez telefon, ja stoję w Białymstoku jak idiota w parku, Marek w Warszawie siedzi, gadamy o patykach, nie? Że się płaci patykami, że można je sobie złamać, wtedy masz więcej patyków. Dłuższe są bardziej tam, powiedzmy, wiesz, tego, ale z kolei jest ich mniej. Więc były takie rozmowy, więc zmierzam do tego, że ten taki umysł nastawiony na abstrakcyjne myślenie było gdzieś od początku. I jak zaczęliśmy się tam, wiesz, jakoś, jak zaczęliśmy sobie rozmawiać, wymyślać jakieś pomysły, scenariusze pisać na studiach, no to od razu wiedzieliśmy, dobra, to fajnie byłoby zrealizować właśnie w formie filmowej jakiejś, czy skeczy, czy serialu, czy filmu pełnometrażowego. Rozmyślaliśmy o wielkich seriach, wiesz, Marek miał tam, wiesz, pomysł na jakąś jedną sagę, ja miałem na swoją sagę i tak rozmawialiśmy sobie o tych wszystkich rzeczach. Więc ciężko chyba namierzyć moment, nie? Jakiś taki konkretny. Mam wrażenie, że to jakoś tak... Tak, no wiesz, ja na pewno do dzisiaj mam wielki sentyment do starych filmów, wiesz, Spielberga albo Zemeckisa. To na pewno mnie ukształtowało, bo po prostu do dzisiaj to oglądam i uwielbiam te filmy, nie? Powrót do przyszłości, wiesz, Indiana Jonesy, kiedyś Gwiezdne Wojny i Obcy, wiesz, to są takie filmy, Terminatory, no... Ten Obcy? Nie, to nie. Ten inny. Ja mogę tylko dodać do tego wszystkiego, że chyba takim kluczowym momentem, ja na pewno, no może inaczej, ja miałem dwa takie, oprócz tego co Janek mówi, wszystkiego, z tym się zgadzam, to jeden moment, pierwszy był taki, kiedy jak już kończyliśmy szkołę, to jakby nagle podjęliśmy decyzję, kurde, no mamy tam pospisywanych tych ileś serii, no to nagrajmy to. To było trochę takie szalone, bo nie mieliśmy pojęcia jak. I to było faktycznie, po prostu nagle ja się zacząłem pytać ludzi, czy ktoś kojarzy może jakiegoś operatora, który chciałby coś z nami zrobić i tak dalej. I tak naprawdę ta decyzja, ten krok w tę stronę sprawił, że nakręciliśmy Mistrza Motyla, Wielkie Budowle, niezależnie od tego, jak one wyglądają. I to był jeden taki moment. A drugi moment był, pamiętam, taki, i to jest jeden z takich momentów bardzo... takich, wiecie, wiem, że to był moment przełomowy
w życiu, mimo tego, że ten tam ten przełom się wtedy nie dokonał. To było jak byliśmy w Warszawie i już tam mieszkaliśmy pół roku i ja byłem już kompletnie, kurde, bez pieniędzy i też jeszcze wtedy było tak, że już nic z tym Darwinem się tak jakby nie działo chyba dalej. No tak, no nic się nie działo, ale ja już, że tak powiem, musiałem szukać pracy. Ostro, bo w teatrze też nic nie miałem i pamiętam, że o mały włos nie zostałem doradcą finansowym. W takim sensie, że już wiecie, praktycznie przeszedłem wszystkie etapy tego tam bycia tego wstępnej selekcji. No i miałem już iść podpisywać umowę. No i coś mi tak nie pasowało. Mówię, kurde, ale no tak jakoś, no niby kasa, ale... I dzwoniłem wtedy do Janka, bo to było chyba w Białymstoku, dzwoniłem z moją mamą, wtedy rozmawiałem, tam jeszcze z kimś rozmawiałem i... no i podjąłem decyzję, że w dniu, w którym tam miałem przyjść podpisać tę umowę, jak poszedłem tam i powiedziałem, no, drogi panie menadżeru, nie podpiszę, bo jakby jak przyjeżdżałem do Warszawy, to dałem sobie rok na to, żeby rozkręcić kwestie te filmowe, no a minęło pół roku, więc nie wybaczyłbym sobie, gdybym tak zrobił i kropka. I nie podpisałem tego. Pamiętam, że wyszedłem lekki jak po pierwszej spowiedzi świętej stamtąd i faktycznie to mi dało wtedy takiego kopa, że zacząłem znowu pytać znajomych, czy ktoś kojarzy jakąś pracę, ale już wiecie, jakby w branży powiedzmy, nie? Jakby dookoła tych rzeczy filmowych i faktycznie chyba tam po tygodniu dostałem tam pracę jako reżyser castingów. Więc to był dla mnie taki moment, wiesz, że jednak podejmuję decyzję i dookoła tej decyzji wszystko już zaczyna się kierować, że tak powiem. Bardzo, bardzo miło i ciepło wspominam ten moment. Jest dla mnie to ważne wydarzenie. Nie pamiętam, kiedy to było. Tak, i to było bardzo wzruszające. I tym oto akcentem musimy zakończyć tą część spotkania. Także wielkie brawa.